Proszę Państwa, serdecznie się kłaniam wszystkim. Nigdy nie byłem drużynowym, w związku z tym moje świadectwo może być tylko z pozycji kapelana obecnie przez długie, długie lata, no i człowieka, który żyje przy harcerstwie. Kiedyś prawo harcerskie w 10 punkcie mówiło, harcerz jest czysty w myślach, słowie, nie pije alkoholu i nie pali papierosów. Teraz prawo harcerskie w tym punkcie brzmi, harcerz jest wolny od uzależnień. Jest to inaczej sformułowane. W związku z tym, no to, co harcerz może robić. W ramach, mogę powiedzieć świadectwo jedno, nie spotkałem przez no, ostatnie toruńskie lata, prawie 20, bycia przy nich, żeby kiedykolwiek pili harcerze choć łyk alkoholu, nawet piwa nie. Oczywiście bardzo się martwię, że różne firmy bogate podrzucają różne Red Bulle i inne takie za darmo dla harcerzy. Nie wiem, co to tam, czy jest to tam alkohol, czy nie. Ale mam drugi wniosek od jednego z profesorów, który przyjąłem już dosyć dawno, a teraz w czasie medialnej przygody usłyszałem powtórkę tego. Proszę Państwa, nie problem alkoholu, tylko stylu życia polskich rodzin. W polskiej rodzinie zawsze było coś, co grało. Fujarka, cymbałki, czy jakiś rodzaj talerzy, na których się brzdąkało. To powtórzyła zresztą Barbara Wachowicz w swojej książce. Drugie, w Polsce na różne uroczystości przynosiło się prezent książkę. Książkę, album, nie alkoholu. To polska rodzina podobno tak żyła. To jest wzięte i z potwierdzeniem już od Barbary Wachowicz. Ona to bardzo mocno tam podała, trochę komentując. W związku z tym harcerz co robi? No tutaj nasze najzaczniejsze osoby otrzymały to, co zostało zrobione w sobotę, ponieważ wiedziałem, że będę tutaj na tym spotkaniu. Przygotowałem to, co się nazywa duszharcami. To zostaje wręczane zawsze wszystkim drużynowym i funkcyjnym w harcerstwie w naszym Chówcu. Bo jestem przy nich i nie chciałbym, żeby to było obok. W tym najpierw ucieszyłem się, że duszpasterstwo trzeźwości ma materiały do pobrania w internecie od 2017 roku. Złapałem się za głowę. Czy to jest znak gorliwości, czy to jest znak snu tego duszpasterstwa. Ale są i tegoroczne materiały. Na te tegoroczne materiały to każdy otrzyma później taką przyklejkę. To jest przyklejka, która brzmi tak, no bym powiedział, zdecydowanie kościelnie, księże biskupie. Z kościołem ku trzeźwości coś tutaj chyba, nie? W związku z tym dla kościelnych ludzi to jasne. Gdyby tak w kościele rozrzucić tego dużo, byłoby w sierpniu pewnie co zbierać w owocach. Jest tam jednak drugi projekt lepszy, gdzie ten kościół, te znaki stojące tam przy krzyżu, że jest granice Polski są biało-czerwone. Tamten projekt będzie lepszy i będzie w harcerstwie na pewno się obracał. Harcerze się trzymają dobrze. Harcerze wiedzą, że nic się samo nie robi. I wiedzą to od dyżuru prostego. W związku z tym wiedzą, jak ich życie wygląda wokół i nawet stawiają sobie to pytanie co do wielkiego wybuchu, że jak sam wybuch, że samo się nic nie robi. No w związku z tym dobrze, że myślą i że jest nadzieja, że dalej będą myśleć. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie księdzu prelatowi Harcmistrzowi Józefowi Nowogoskiemu. Prosimy księdza Waldemara
Kończalskiego, moderatora diecezjalnego ruchu Światło Życie diecezji toruńskiej. Ekscelencjo księże biskupie, panie premierze, panie profesorze, no dużo chciałem powiedzieć, ale ksiądz Wacław Dokurno mi powiedział, że mam bardzo mówić krótko i mam tylko 3 minuty, nie wiem, czy się zmieszczę w 3 minutach i mam tylko mówić od tego czasu, kiedy jestem proboszczem. Dobra, no to nie będę mówił, co było wcześniej, ale może tak, zacznę od mojego pierwszego dnia proboszczenia. Jestem proboszczem na 2 parafiach, bardzo małych. Jedna to świętego Andrzeja Apostoła w Brodzawach, najmniejsza w diecezji, a druga to świętego Mikołaja w Kruszynach. No i mój dzień pierwszy proboszcza, nie będę wam wszystkich opowiadał. Kiedy przyjechałem, no to oczywiście zjawili się parafianie, ma być to świadectwo, więc mówię różne anegdoty, które mnie spotkały. No i że pomogą, że tutaj się rozpakujemy, teraz księdza proboszcza posprzątamy. No i rzeczywiście tak wyglądał mój pierwszy dzień proboszczwa. No ale te panie, które przyszły, tak siedzą i czekają po tym całym sprzątaniu. No było tam coś słodkiego, było coś, jakieś napoje do wypicia. No ale księże proboszczu, ale nie, będzie coś mocniejszego. No przecież, no dalej będziemy pomagać, nie? No ale, no ja tak myślę, no, no i to był pierwszy moment, kiedy trzeba było zaświadczyć o tym, że jest w krucjacie. No powiedziałem, no ja jestem w takim czymś, nie wiem, czy wam jest znane, czy nie, ale no nie piję, nie kupuję, no i nie częstuję. Kruszyny to taka mała miejscowość, jak sama nazwa brzmi. No i jak otworzyłem okno następnego dnia, to w centrum jest plebania praktycznie wioski. No i się zebrały panie. No i słyszę przez to okno. Ty, ale mamy dziwaka teraz. Mówi, Boże, kto to przyszedł? Aż się przewróciła. Herb, nie? Ale mamy dziwaka, ty. Nie piję w ogóle, ale ty nawet nie poczęstuję, jak, no nie, no, no i nie kupuję. No tego to nie było, nie? Tego to nie było jeszcze. No dziwak, no dobra, usłyszałem, że jestem dziwak, mówię, ciekawe, jak będzie dalej, nie? I co się będzie działo. No rzeczywiście, to była taka pierwsza sytuacja, żeby zaświadczyć. Trochę na początku byłem traktowany jako dziwak, z tym, że nie piję, nie częstuję i też nie kupuję alkoholu. Powiem też króciutko o imprezach, no bo na wsi dużo się dzieje imprez. Jestem na nich wszystkich. Są to imprezy właśnie też alkoholowe, ale są też niektóre już niealkoholowe, które się udało też zorganizować przez te 3 lata, jak tam jestem. Więc można powiedzieć tak, że też śmieszna sytuacja. Wbrew pozorom, że jak wyglądam, to lubię też tańczyć. Więc no, chodzę, jak zapraszają na wesela, na różnego rodzaju uroczystości. No i zacząłem się bawić. No i słyszę naprzeciwko od moich parafian wtedy na początku. Nie no, no na pewno po ubikacji chla. No bo by tak nie tańczył. Słyszę dalej. Ty idź z nim zatańcz, powąchaj go. No byłem obwąchiwany rzeczywiście, systematycznie w pierwszym roku. No nie piję chyba, no bo nie śmierdzi, no. No ale tak tańczy, no niemożliwe, nie? No ale rzeczywiście teraz już nie jestem obwąkiwany, nie? Już teraz przyjęli parafianie rzeczywiście, że żyję w abstynencji i nie jest to jakąś nowością. Były też takie sytuacje, kiedy to było od razu po COVID-zie, kiedy był rok rzeczywiście takiej czasu, kiedy no bardzo dużo zmarło, no u mnie pogrzebów nie ma dużo, bo małe parafie, ale prawie wszyscy tego roku zmarli z powodu też alkoholu. I to tak bezpośrednio można powiedzieć. No i też niosła się pogłoska, no proboszcz teraz mówi, no wykosi nas, nie? No wykosi, no zobacz, no. No mówi, no to sami padają ci, co piją, nie? No nie wiem, co będzie dalej, nie? Nawet na mszę zaczął przychodzić jeden, co był w
koleżeństwie tych. Mówi, nie, no muszę zacząć chodzić do kościoła, no bo mówi, to będę następny, nie, nie ma. Było to takie śmieszne też doświadczenie, ale rzeczywiście tak było. Śmiano się wtedy na wsi, że owocem tego było, że jeden sklep zbankrutował, bo poproboszcz wszystkich pochował, co pili. No, rzeczywiście zbankrutował ten jeden sklep, został się tylko jeden w Kruszynach, więc to taka też rzecz. No i jeszcze może jedna rzecz, ostatnia. Koło sklepu stała figurka czy kapliczka Matki Bożej, no i taka była naprawdę zarośnięta ta figurka. Kiedy zaczęliśmy robić porządki z parafianami przy tej figurce, no to tam było tyle puszek od piwa pod tą figurką, tyle butelek w tych krzakach, które tam rosły. I mówię, no Boże, mówię, Matko Boża, mówię, ty to chyba tytuł miałaś piwna. Ale mówię, no teraz musimy to uporządkować, nie? Chcieliśmy właśnie zaangażować tych, co często pod sklepem tam siadają. No nie dali się za bardzo zaangażować, no ale figurka została oczyszczona od tego wszystkiego. No i już na koniec, nie chcę, bo wiele bym mógł opowiadać, 3 lata jestem tam, ale wiele bym mógł opowiadać o różnych sytuacjach związanych też z tą abstynencją. Co krótko mi daje też abstynencja i krucjata wyzwolenia człowieka, bo o to najbardziej w pytaniu księdzu Wackowi chodziło tutaj, kiedy powiedzieć. Powiem jedno, że kiedy spotykam ludzi na przykład chociażby w konfesjonale i ktoś mi mówi o swoim współuzależnieniu albo o swoim uzależnieniu, to jest to kapitalna rzecz, kiedy można powiedzieć, słuchaj, ja jestem z tobą. Ja mam coś takiego, że mam podjęty post i będę się za ciebie modlił, ale też będę za ciebie pościć. Wierzcie mi, że to tym ludziom daje bardzo dużo w tym momencie, że ktoś jest z nimi i ktoś im w tym momencie pomaga i ktoś podejmuje za nich post i ktoś się za nich modli. Po 3 latach, można powiedzieć teraz, jeszcze nie 3, bo dopiero 1 lipca minie 3 lata, jak jestem tam proboszczem w jednej i w drugiej parafii, zaczynają pojawiać się ludzie, którzy przychodzą, bo muszą się przekonać. Nie ma tak od razu, że ksiądz mi pomoże. Alkoholicy, którzy są po prostu już tak bardzo na dnie. Ksiądz mi pomoże. Odsyłam często, ale pierwsze moje zdanie jest takie, słuchaj, no pomogę ci najbardziej przez to, że na pewno będę się za ciebie modlić i mam krucjatę wyzwolenia człowieka, gdzie nie jest ona łatwa i nie jest prosta też dla księdza. I to też daje bardzo dużo, przynajmniej są 2 osoby, to są małe parafie, które właśnie, no trzymam ich ja na ile mogę tą modlitwą, no i oni też dają radę. I ostatnia taka refleksja to taka, że no niestety w kapłaństwie też traci się wielu pseudoprzyjaciół, nawet księży, kiedy jak się dowiedzą, że ksiądz nie pije, no to już nie odwiedzają. Tak samo i wiele ludzi, którzy są w krucjacie, mogliby poświadczyć, że pseudoprzyjaciół się traci, ale to są pseudoprzyjaciele. Oni tylko są dlatego, że mogą wypić albo mogą posiedzieć przy alkoholu, a nie są prawdziwymi przyjaciółmi, ale tak też się dzieje i z tym też trzeba się liczyć, że człowiek nieraz no, jest odrzucony i jest ciężko, nie jest łatwo, ale ta wolność i pomoc drugiemu człowiekowi naprawdę daje bardzo wiele. Dobrze, nie przedłużam już, bo dziękuję. I tak przekroczyłem. Dziękuję serdecznie i zapraszam księdza Marka Borowskiego, który przez 1 kadencję był moderatorem krajowym Domu Byłego Kościoła, a teraz pracuje w diecezji bydgoskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim, księdza biskupa, ekscelencji pana premiera. Tak, ja wychowałem się w rodzinie, która nie miała problemu z alkoholem, ja nie widziałem alkoholu, moi rodzice nie pili, więc było nas też 5, to nie był problem. Ten problem to najwyżej wśród rówieśników, którzy opowiadali, jak tam naklejki ściągali, czy nie, że strzykawkami wyciągali, żeby rodzice się nie dowiedzieli, ja wiem, jacy oni są pomysłowi, nawet nie widziałem, że tak to można pić, to znaczy tak podbierać ten alkohol. Ale jak zostałem księdzem, oczywiście parafia i problemy rodzin i bardzo często te problemy alkoholowe, ale ten najważniejszy moment to był, kiedy zostałem tym moderatorem krajowym. To, co mówił pan premier, kiedy wszystkie pary na odpowiednim etapie są zobowiązane, wręcz zachęcane bardzo mocno, żeby były w krucjacie wyzwolenia człowieka. Ja też o tym często mówiłem, para krajowa, wszyscy są w krucjacie, a ja jako moderator co? To co? No pierwsze, co trzeba zrobić, to samemu wstąpić, widzieć sens tego postu,
ofiary i tej modlitwy i takiego działania. I na pewno to będzie komuś przydatne i potrzebne. Także to był taki motyw kilkanaście lat temu, żeby wstąpić do krucjaty, i nie żałuję, i żałuję, że tak późno to zrobiłem. Chociaż nigdy nie miałem problemu z jakimś tam nadużywaniem, czy w ogóle z jakimś częstym piciem. To też objawiło prawdę taką, że człowiek jakby ma bardziej wyostrzony słuch, wzrok, łatwiej pomagać, łatwiej się modlić, łatwiej o tym opowiadać wszystkim i zachęcać do tego, żeby trwali w trzeźwości. Także do współbraci oczywiście tu zawsze mówią, to teraz co ci na prezent przynieść? Najczęściej to była butelka wina dobrego, albo nie wiem, odpraw mszę świętą za mną jako ksiądz. Co za problem, albo dobrą książkę daj mi. Naprawdę jest taki spektrum możliwości prezentów, że można sobie poradzić. Nie trzeba przynosić tej butelki, ale rzeczywiście takie utarte były jakieś schematy. Pamiętam, kiedy jednego ze współbraci też odwoziłem na leczenie, więc, ale mogłem, byłem też po szkoleniu w PARP-ie, był kiedyś dla duszpasterzy taki kurs, więc po pewnej interwencji wspólnoty całej uświadomić mu, że ma problem, że nadużywa alkohol, i przełożony wtedy też go wysłał, ja go odwoziłem. Do dzisiaj jesteśmy raczej przyjaciółmi. Na początku się oczywiście zdenerwował i obraził, ale potem myślę, że dużo do niego dotarło. Więc jestem szczęśliwy, i że o tym mogę mówić i dawać świadectwo gdziekolwiek jestem, czy w rodzinie, czy wśród swoich parafian, gdziekolwiek pracuję. Miałem też na jednej parafii świetlicę taką socjoterapeutyczną, zresztą w Chełmnie, w tej diecezji, kiedy tam byłem proboszczem. Więc to pokazuje też, że jest taka siła ducha. Kiedy człowiek sam jest w krucjacie, to rzeczywiście jest siła ducha, świadectwa, też tej modlitwy, potęga, tu Pan Bóg działa bardzo mocno. No i tak na koniec, oczywiście żartobliwie, w każdej wspólnocie jak jestem, to zawsze ci księża to się cieszą, mówią chociaż jeden, mamy gwarancję, że o każdej porze dnia i nocy będzie trzeźwy, nie będzie jakiegoś problemu, że były imieniny, że wszyscy sobie drinka wypili, to zawsze jeden nie wypije i zawsze ma kto pójść do chorego, czy pójść z sakramentami. Się cieszą zawsze, że taki przynajmniej jeden jest. Ja mówię, zachęcam was pozostałych, żeby wszyscy tacy byli. Bóg zapłać, szczęść Boże. Mackiewicz, matka czworga dzieci, zaangażowana w doradztwo rodzin w diecezji toruńskiej. Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. Ponieważ zostałam zdyscyplinowana do 3 minut, więc tutaj mam kartkę, w którą będę się wspomagać, żeby te 3 minuty, bo ona jest rozpisana na 3 minuty. Więc moja droga życiowa do abstynencji miała swoje źródło w kryzysie rozwojowym wieku młodzieńczego. Miałam 15 lat i poszukiwałam sensu swojego istnienia. Nie będę rozwodzić się nad okolicznościami, które podprowadziły mnie pod ten kryzys. Zatrzymam się jedynie na tym momencie uwalniającym mnie z kryzysu, w którym jasno zrozumiałam, że sensem mojego istnienia będzie bycie matką. Miałam 15 lat, jeszcze nie smakowałam żadnych używek. Też nie zadawałam sobie dodatkowych pytań, kiedy, gdzie, z kim, jak to będzie. Ale tę uwalniającą świadomość połączyłam natychmiast z przekonaniem, że skoro mam być matką, to na pewno nigdy w życiu nie sięgnę po używki. To nie była jakaś elitarna decyzja, ani jakaś postowa, wyrzeczeniowa. To była decyzja racjonalna, albowiem moje ciało miało być miejscem prenatalnego bytowania moich przyszłych dzieci, więc wydawała mi się to decyzja biologicznie normalna. Po kilku latach to była moja decyzja wewnętrzna. Nigdy się z nią nie dzieliłam z nikim, ale wzrastając w życie młodzieńcze, zawsze byłam jej wierna. Nigdy nie spotkałam się z ostracyzmem ani z krytyką mojej postawy, którą jasno deklarowałam, nie uzasadniając dlaczego. Po prostu mówiłam, nie piję i nie będę pić. Po kilku latach, na etapie edukacji szkoły wyższej, podjęłam decyzję pod wpływem mojego kolegi wstąpienia do krucjaty wyzwolenia człowieka. Dodatkowo dołączyłam to przekonanie,
które było mi bliskie, wartości krucjaty wyzwolenia człowieka, bliskie mojemu duchowi. Różne motywy kierowały osoby wstępujące do krucjaty wyzwolenia człowieka, ale jedna wartość łączyła nas wszystkich. Miłość do życia, miłość do naszych dzieci, miłość do rodzin, postawa miłości wobec ludzi. W tej postawie trwam już 40 lat. Jestem matką czwórki dorosłych dzieci. W nasze małżeństwo weselem bezalkoholowym z mężem wnieśliśmy po prostu taką kulturę bycia. Nasze uroczystości rodzinne, religijne, towarzyskie, bale, zabawy. Zawsze świętowaliśmy bez używek, bez alkoholu. Stało się to jakby takim naturalnym zwyczajem naszej rodziny i zwyczajem, w którym wzrastały nasze dzieci i w którym opuszczały nasz dom jako dorosłe osoby z przekonaniem, że to jest zwyczajna droga, że to jest zwyczajna postawa. Mój syn, jeden z naszych synów, który jest inżynierem lotnictwa i kosmonautyki, biorąc udział w wymianie na międzynarodowej z programu Erasmus, kiedy pół roku studiował w Belgii na Uniwersytecie w Ostendzie Leuven, prezentował też kulturę polską w krótkich słowach, podkreślał cechy narodowe Polaków, niezłomność, umiłowanie wolności. Po tym krótkim wykładzie pierwsze co to został zapytany, ależ co ty mówisz, Polacy to pijacy. A mój syn odpowiedział wtedy, mam 22 lata, nigdy w życiu nie sięgałem po alkohol. Moi rodzice nie mają takiego zwyczaju, moje rodzeństwo nie pije, moi dziadkowie nie piją. Więc złamał pierwszy schemat. Myślę, że ten moment takiego mojego kryzysu rozwojowego zaważył po prostu na mojej całożyciowej postawie, którą dzisiaj mogę z Państwem dzielić, że jest to postawa zwyczajna i jeśli bym mogła powiedzieć i skierować jakikolwiek apel, to wydaje mi się, że nie przydarzyło mi się nic nadzwyczajnego, że wszystkie młode dziewczyny powinny zrozumieć, że w przyszłości podejmą prawie wszystkie role matki i powinno to być dla nich normalne z punktu widzenia biologicznego, żeby swój organizm zachować od toksycznych substancji i nie dzielić toksyn tych substancji z prenatalnym życiem, odrębnym życiem ich dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Irena Janusz Klaman, organizatorzy duszpasterstwa w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Czerniewicach. Pan Jezus Chrystus, mam na imię Janusz, jestem alkoholikiem. Moja żona nie mogła dotrzeć, bo ma akurat przewidziane badania, ale prosiła wszystkich zgromadzonych tutaj pozdrowić i zapewnić o swoim byciu tu z nami razem. Nadia ma bardzo dużo do powiedzenia. Ksiądz Wacek prosił mnie, żeby powiedzieć, co mi dała krucjata. A ja mu odpowiedziałem, ty słuchaj, ale ona mi dała same problemy. Ale właściwie to mi dała odwagę. Dlatego mogłem dzisiaj przed Państwem tutaj stanąć i powiedzieć, że jestem, że mam na imię Janusz i jestem alkoholikiem. To nieraz tak trudno. Mam to doświadczenie w swojej rodzinie. Bo się wiedzą o tym, że jestem uzależniony, że już nie piję, a jednak mają za mnie, nas, bo ja tak występuję z żoną, jako my, nie ja. Mają nas za nieszczęśników, bo wy nie możecie pić, o Boże kochany. A ja mówię, my możemy pić, my nie chcemy pić. Co nam dała krucjata? I kiedy właściwie dała? Ja miałem, jak zacząłem alkohol spożywać, miałem 18 lat, ja do 18 lat nie znałem smaku alkoholu.
później przez 20 lat uzależniałem się do takiego stopnia, że już dla mnie się liczyła się tylko butelka, liczył się tylko alkohol. W 1994 roku przyjaciel, kolega, sąsiad, z którym nie wypiłem grama alkoholu, powiedział: jadę na rekolekcję do Pelpina, może pojedziesz ze mną, choć pojedziemy. Pojechałem dla niego, a jednocześnie wróciłem z wiedzą i pragnieniem dla siebie. Ja muszę przestać pić, bo ja mam problem. Coś się dzieje nie tak. Żona oświadczyła mi, że ona podpisała krucjatę 2 czy 3 lata prędzej i wszędzie ogłaszała. Ja podpisałem krucjatę i ja nie piję. W czasie, kiedy ja jeszcze piłem. I mówi jako argument, że podpisała krucjatę, nie widząc, że ona jest chora, tamto. Ja podpisałem krucjatę, żeby mój mąż nie pił. I to mi dała krucjata właśnie taką świadomość, zobaczenie tego, jeżeli ona walczy o to, żebym ja nie pił, to czemu ja nie mogę zawalczyć o siebie, o dobro siebie, o dobro samej rodziny, mojej, najbliższej, tych, których kocham. Co mi dała krucjata? Taką wizję, o której mówiła Róża, znamy się przecież już tysiące lat tutaj. Przed chwilą powiedziałem do przyjaciół, od dawna się znamy. Właśnie dała mi tą przestrzeń do życia, zobaczyć, jak właściwie mamy wypełnić to nasze resztę życia, bo już mi dużo nie zostało pewnie. I tak jak powiedział mój poprzedni proboszcz z Czerniewic, że to misję macie jakąś, misję macie w Czerniewicach. I po rekolekcjach, 50 rekolekcjach w Pelplinie udało nam się z Irenie i mnie zorganizować w 2000 roku pierwsze rekolekcje w Czerniewicach. Takie moje było wewnętrzne pragnienie, żeby właśnie w tym miejscu, gdzie przychodzą ludzie się leczyć, zagubieni, nie było wtedy żadnego tam duszpasterstwa, ani mszy świętej, nic. Udało nam się zorganizować pierwsze rekolekcje, udało nam się zorganizować nam msze święte, proboszcz Czerniewic nie mógł przyjeżdżać, to przyjeżdżał profesor Kotecki, przyjeżdżali inni kapłani, żeby nas tam wspomóc, prawda, bo wtedy jakoś braki były. Dzisiaj mamy już swojego kapelana, są rekolekcje, są spotkania, my, no jako misja taka życiowa, no uczestniczymy w tym, siłą rzeczy nie mamy co robić, prawda, ale mamy tą jakąś potrzebę zawalczenia o tego człowieka. Często tak jak przychodzą, mówię, tutaj pan przedstawiał te statystyki wiekowe. Ludzie kochani, ja przyszedłem na oddział w 2000 roku, mając 5 lat niepicia. Nie mówię trzeźwości, niepicia. Ludzie byli w moim wieku, trochę starsi, różnie doświadczenie życiowo. Dzisiaj jestem tam jako wolontariusz, terapeuta, ja z nimi rozmawiam. Ten wiek się zmniejszył poniżej wieku moich dzieci, czy naszych dzieci. Coś nie tak jest, prawda? Coś jest nie tak. To o zachowaniach mówił ksiądz biskup o Jurku, którego prawdopodobnie znam, bo rozmawialiśmy kiedyś, prawda? Co my robimy, jak my idziemy na wesele? Nieszczęśnicy, siadamy. Sytuacja z wesela mojej żony, siostrzenicy. Siedliśmy, nasze dzieci z rodziną, z drugiej strony syn z rodziną, córka z rodziną, syn z rodziną, tutaj siostrzenica, siadła jakaś tam z drugiej strony rodziny. A ja biorę kieliszki wszystkich nas, bo my nie pijemy. Ani córka, ani syn, ani... Znaczy sporadycznie gdzieś tam oczywiście, no bo... Odstawiam kieliszki na środek, wołam tamtego kelnera, nie no, bo to wesele, żeby zabrał to, bo nam to jest niepotrzebne. Zdziwiona osoba, a ta, która siedziała tutaj z tej drugiej strony rodziny, nie, mówi do mnie: o, gdzie ja kurde tu siadłam. Ja mówię: słuchaj, to żebyś się nie męczyła, to przesiądź sobie do tej innej części. I tutaj z księdzem dziekanem 25 lat temu byliśmy na weselu mojej córki, czy naszej córki, i
też no, jedyny alkohol, który był, no bo nie szło już w tamtą stronę też rodziny pozbawić tej przyjemności, w cudzysłowie, od alkoholu, był szampan. Ksiądz Jeka nie pił, ja nie piłem, Irka moja nie piła. No to po co będziemy trzymać tej kieliszki, prawda, z szampanem? Odstawiliśmy na bok, nie będziemy przecież robić wbrew swoim zasadom. To takie dwa świadectwa, jakby jak zachować się będzie można, prawda? Chwała Panu, Różyczko, za Was, za Zenka Przyżdara będzie mówił, za wszystkich tych, którzy stają na naszej drodze, ludzi uzależnionych, którzy potrzebują naprawdę wsparcia, pomocy, ale też dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy modlą się. Nie macie pojęcia, jak czułem i czuję, jak miałem wypadek, jak czułem i czuję do dzisiaj ten parasol ochronny z modlitwy. Tego się nie da ani opowiedzieć, ani no, powiedzieć, jak to jest, ale to się czuje. Jeżeli jest zapłać, tyle ludzi, jeszcze cztery świadectwa. Mamy jeszcze cztery świadectwa. Zenon Zduniak, sześć alkoholik wzrastający duchowo w kręgach ABC. Mam na imię Zenek, jestem alkoholikiem od 27 lat, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. Ja powiem tak, zanim się uzależniłem, bardzo byłem pilnym uczniem. Uczniem w zdobywaniu w jakikolwiek sposób alkoholu, nie mając pieniędzy, nie mając nic. To była moja lekcja życiowa na początku. Tak naprawdę ja nie miałem dzieciństwa, ja nie miałem młodości, nie miałem kolegów, bo moimi kolegami to byli ojcowie mojego, koledzy mojego ojca, bo z nimi bardzo często przebywałem, z nimi urzędowałem, z nimi piłem i tego. Gdy 27 lat temu w noc mrozną sylwestrową trzymając kieliszek z szampanem, w pewnym momencie przyszła taka myśl, mi przyleciała z góry: Boże, jak ja bym chciał przestać pić. Trwało to jeszcze dwa tygodnie, ale ta myśl mi cały czas nie dawała spokoju. Po dwóch tygodniach, w połowie stycznia, już znalazłem się na meetingach. Pod koniec stycznia znalazłem się na oddziale. Na oddziale, gdzie zacząłem nową, trzeźwą drogę, nowe życie, nowy rozdział. Powiem tak, człowiek uzależniony nie zdaje sobie sprawy, jaką robi krzywdę swojej rodzinie, swoim dzieciom, swojej żonie. Mojej małżonki dziś nie ma ze względu na stan zdrowia, ale powiem tak, dzięki Bogu przeżyliśmy razem 48 lat. Pomimo to, że mamy trudne charaktery oboje, żeby nie było, że zganiam na kogoś, jesteśmy razem. To jest wiadomo czyja zasługa. Zasługa Pana Boga, zasługa nasza i zasługa walka o tego. Kto najbardziej w tym ucierpiał? Najbardziej ucierpiały moje dzieci. Moje dzieci, moja rodzina, bo to jest wielka trauma dla młodych ludzi. To jest wielkie, wielkie przeżycie, wielka po prostu jeszcze raz trauma, gdzie pozostaje to niejednokrotnie do końca życia. Mam trójkę dorosłych dzieci. Córka 45 lat, druga 35. One są samotne. Nie mają drugiej połowy, nie mają drugiego. I największą winę za ich samotność przypisuję sobie, bo to jest moje, bo się musiały się napatrzeć, musiały przeżywać wojny, kłótnie, niejednokrotnie rękoczyny z mojej strony i to wszystko przywiązuje tą ciężką rzecz, która się dzieje i tego przywiązuje sobie. Po 20 kilku latach znalazłem się pierwszy raz w Przecznie, bo moja małżonka należała do grupy Alanonek i tam się zorganizowała taka piękna grupa, zaczęły przyjeżdżać do Przeczna i ja z proboszczem po prostu powolutku zaczęła się zawiązywać taka przyjaźń, taka
więź radości, więź tego. I ksiądz proboszcz właśnie, no, ze względu na stan zdrowia nie może tutaj być, ale właśnie on zaczął mnie kierunkować, układać i mówić, po prostu tłumaczyć, jak można dalej żyć, nie pod kątem materialnym, nie pod kątem dóbr materialnych, ale pod kątem wiary, miłości, szacunku i pokory. I przytoczę taki przykład. Kiedyś wracałem z proboszczem z Gdyni i zacząłem rozmawiać o pokorze. Chciałem się powiedzieć, jaki to ja jestem już dobry, spokojny, ustawiony. Wysiadając, proboszcz Sprzeczna przy parafii mówi: Zenek, miałeś mówić o pokorze, a ty się cały czas chwaliłeś. Trzy miesiące potrzebowałem czasu na to, żebym przetrawił. Dlaczego on mi tak mógł powiedzieć? Po trzech miesiącach pojechałem, mówię: proboszczu, rzeczywiście miałeś rację. Dla mnie ksiądz proboszcz to jest taką oazą dobroci, miłości i spokoju. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Beata i Marian Szmania, animatorzy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Chełmży. Szczęść Boże, księże biskupie. Dopiero wczoraj żeśmy się widzieli, dzisiaj znowu. Beata i Marian. W Krucjacie Wyzwolenia Człowieka różnie, bo Beata od oazy młodzieżowej. Ja w sumie też od oazy młodzieżowej, ale później, po 97 roku. Ksiądz Wacław, jak dzwonił i pytał, czy będziemy tutaj na kongresie, to mówi: Marian, słuchaj, co ci krucjata daje dzisiaj? Bo jako ludzie ewoluujemy i to się zmienia i nie zmienia. Nie zmienia się modlitwa w intencji krucjaty i pewna postawa abstynencji, która była przed krucjatą, jest w krucjacie i jest dzisiaj. Ale krucjata dla mnie dzisiaj szczególnie ma taki wydźwięk też i małżeński, dlatego że ona ma nas wyzwolić od wszystkiego i też od tego, żebym sobie nie uzależniał mojej żony. Żebym dawał jej też przestrzeń wolności takiej w małżeństwie i w rodzinie, w wychowaniu też naszych dzieci, mamy ich sześcioro. Bo w modlitwie krucjaty jest taka prośba do biskupa Stanisława, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej ojczyźnie. I dla mnie ten ład moralny, on się odbija jak gdyby w naszym życiu w każdym takim wymiarze, szczególnie w tym wymiarze małżeńskim. Jeśli tutaj będziemy mieli wiele rzeczy poukładanych, to i nasza rodzina będzie wyglądała też po Bożemu, tak po prostu. Nie będziemy też siebie jak gdyby zniewalać w żaden sposób, jak to niejednokrotnie słyszałem gdzieś na spowiedzi, że grzech to zawsze jest kłamstwo. I żeby to kłamstwo zobaczyć, to ksiądz Blachnicki w podręczniku krucjaty też możemy to znaleźć. Mówił, że zawsze od czegoś jesteśmy uzależnieni. Pytanie tylko, jakie uzależnienie wybierzemy. Bo wybranie wolności od alkoholu też można powiedzieć, że jest pewnym uzależnieniem od niepicia. Można to postawić też w drugą stronę. Tak. Ja kiedy słyszę takie pytanie, czym krucjata dla mnie, to ja mówię, że to jest azyl. Jest to dobra przystań, w której siebie odnajduję, bo jako nastoletnia dziewczyna wstąpiłam do niej, jeszcze nie mając pojęcia o tym, czym w ogóle jest alkohol, który może widziałam z boku w moim rodzinnym domu. Ale po świadectwie ludzi zapragnęłam po prostu tej wolności, nie picia, bycia normalną, bo dziś mówi się o tym, że ten, kto w krucjacie, to jakiś dziwny, nienormalny jest. To jest właśnie zwykła, normalna rzecz, że tak jest. Mieliśmy wesele bezalkoholowe,
i w naszym domu nie ma tego alkoholu. 6 uroczystości chrzcin, komunii świętych, 2 osiemnastki za nami, kochani. I to wszystko jest, że dobrze możemy się bawić bez tego alkoholu. Wszyscy przyjęli wokoło, że po prostu jesteśmy od tego wolni i możemy być radośni, szczęśliwi i świąteczni, bawiąc się bez używek. Ja powiem jeszcze tak, że krucjata to jest łaska, dar od Pana Boga, w którym po prostu możemy funkcjonować. Chwała Panu. Tadeusz Świetlik, animator krucjaty Wyzwolenia Człowieka z parafii Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu. Jest, tak? Świetnie. Szczęść Boże. Księże biskupie, szanowny grono, z wielkim wzruszeniem przed Państwem stoję. Nigdy nie uczestniczyłem w takich publicznych wystąpieniach, tym bardziej jest to dla mnie trudne, bo pierwszy raz. Do domowego kościoła należymy z żoną Agnieszką, która nie mogła z racji obowiązków służbowych być tutaj razem około 35 lat. Natomiast w krucjacie jesteśmy 30 lat. Kiedy dowiedziałem się, że mam brać udział tutaj i dawać świadectwo, to pytam się Agnieszki, mojej żony: Agnieszka, a ile my lat już uczestniczymy, należymy do krucjaty? Mówi: no zobacz, tam w szafie jest prawdopodobnie stary zeszyt z oraru domowego kościoła u ojców redemptorystów i tam pewnie będzie data. I faktycznie była data, bo żona zazwyczaj wie najlepiej. My, przystępując do krucjaty, właściwie nie wiedzieliśmy, że ta krucjata będzie nam aż tak potrzebna, że ona będzie mnie aż tak potrzebna. Właściwie oboje z żoną pochodzimy z rodzin, gdzie był obecny alkohol, chociaż tego alkoholu my nie spożywaliśmy dużo, okazjonalnie, ale jednak on był wśród moich bliskich, mojego taty. I co się okazało, że po iluś tam latach mój brat doświadczył tego, jak mówił z Czerniewic, dający świadectwo, że właśnie był w takim stanie uzależnienia wieloletniego. Będąc ostatnio w sobotę na uroczystościach 40-lecia ślubu mojej siostry, rozmawiałem z nim. Powiedział, że już 7 lat nie pije. Uznałem to za jakiś dobry znak, ale co się okazało? Że za chwilę wśród tańców moja kuzynka właściwie przewraca się podczas tych tańców. Okazało się, po zapytaniu siostry, mówi, ona jest uzależniona, nie można do niej dotrzeć. I kiedy wydawałoby się, że jakiś plus jest tego, że ten mój brat potrafił, dzięki Panu Bogu, dzięki modlitwie, się z tego jakby wyjść, to następne zadanie przed nami, polecające tą kuzynkę. Także wierzcie mi, nawet jeśli nie ma bezpośredniego powodu i przyczyny do krucjaty, to zawsze jest coś, co można polecić Panu Bogu. Ponieważ czas już obliguje, to niech tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Maria Andrzej Kowalik, odpowiedzialny za krucjaty Wyzwolenia Człowieka w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże. Jesteśmy już w krucjacie też ładnych parę lat, chyba z 18 lat. I przeżywając różne rekolekcje, rozeznaliśmy swoją drogę, że mamy posługiwać w krucjacie. Dlatego jesteśmy diakoni krucjaty,
A krótko tylko powiemy, może historia to była podobna jak i wszystkich, że grono przyjaciół się zmieniło, jak wstąpiliśmy do krucjaty. Ci, co przychodzili tylko po to, żeby wypić jakiś kieliszek z nami, to odstąpili, bo wiedzieli, że już nie będzie tego kieliszka i pierwszy raz spotkanie przyszli, o nie ma, o to szybko się zwinęli. Ale tak, tak jest i mamy dużo lepszych przyjaciół, dużo mądrzejszych przyjaciół. A temat taki, może też krótko poruszę, co mamy, co w planach jest w naszej diecezji. Są prowadzone w różnych miejscach przekrucjaty o wyzwolenie z nałogów, między innymi w parafii Marii Karłowskiej, gdzie jest skrzynka intencji, są intencje wkładane, widać, że chętni przyjmują intencje, są te intencje składane na ołtarzu. Też jest w Chełmży, tu była też u Beaty Mariana, jest w Nowym Mieście, w Brodnicy, jest w Przecznie u księdza Wacka i też jest u księdza Waldemara Konczalskiego. Także trochę tych przeotaczamy jest modlitwą tych wszystkich, którzy są uzależnieni. Też jest zapraszamy na ostatnią sobotę sierpnia, pielgrzymka do Gierszwałdu, gdzie są piękne świadectwa na Drodze Krzyżowej, naprawdę piękne przeżycie. I też zapraszamy nie tylko z krucjaty, ale zapraszamy z parafii, bo też jest czasami jest więcej z parafii przyjeżdża i chętnie przyjeżdżają na te pielgrzymki. A jeszcze drugi temat jest też bal niepodległości, co prowadzimy go zawsze, teraz będzie 11 listopada, dokładnie w Dzień Niepodległości, gdzie jest też piękne przeżycie, bawimy się gdzieś tak do drugiej prawie, bez alkoholu, bez żadnych wspomagaczy. Później jest taki szok przy wyjściu na zewnątrz, kiedyś doznaliśmy szoku, bo wychodząc na zewnątrz, widzimy co się dzieje na zewnątrz i widzimy ile potrzeba modlitwy, żeby to wszystkich uwolnić. Chwała Panu.